Cześć, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Unbound. Moi drodzy, mamy trzy nowe pakiety i jest to przepustka do prędkości Volume 6, mamy pakiet zaległości Volume 3 i Volume 4. To są takie dziwne pakiety, bo po prostu jeśli nie graliście wcześniej w Need for Speeda, to możecie sobie kupić te pakiety i mieć wszystkie te kosmetyczne sprawy za fliko. Ale najważniejszy jest ten pakiet, kosztuje 44 zł, już go sobie kupiłem, bo dodaje nam Audi Avanta od razu dostępnego, nie musimy go gdzieś tam odblokowywać, czyli można go odblokować, ale dostajemy też parę innych ciekawych nowości, które sobie oczywiście sprawdzimy w Need for Speedzie. I już widzę tutaj w pakiecie, że mamy jedne naprawdę zajebiste felgi do Audi RS6, takie w tym takim fajnym lustrzanym stylu, będzie trzeba je koniecznie obadać. I jest Audi, które przypomina mi Audi, to takie co Ken Block jeszcze nim driftował, zanim wziął i umarł. I teraz wejdźmy sobie oczywiście do online, jest nowy Speed Pass, którego sobie przejrzymy. I tak, po kupnie tego pakietu powinienem już tam coś mieć. Zobaczmy, jak wygląda nasz Speed Pass w tym miesiącu. Tutaj mamy Upgrade to Premium. O proszę, to ja jeszcze nie mam Premium. Jak wygląda Upgrade to Premium? Co muszę zrobić, żeby zupgrade'ować do Premium? Nie wiem, właśnie no, większość dodatków mam kupionych. Nie powiem, że się opłacało, ale no nie mam premium. Ale co mam zrobić, żeby kupić to premium? Tak się zastanawiam. I tak, od 10 poziomu dostajemy... Ale czekaj, to mi chyba nie zaliczyło tego pakietu jak... A, dobra, mam już. Tutaj mamy premium reward. To jest jakaś taka rejestracja, okej. Okay. I natychmiastowy dostęp do tego Audi RS6 Avant. Okej, nie, to wszystko się zgadza. Ta RS6 zdaje się, że była w Forzie Horizon 6? W Forzie Horizon 5, sorry. Mówię o 6, tak jakby wyszła, ale jeszcze jej nie ma. I tu mamy wersję Coupe tej Audicy, to jest S5. No i co my tu jeszcze mamy? Jakieś neony takie ciekawe, takie pulsujące, mamy body kit jakiś, ale nie możemy go podejrzeć. A nie, czekaj, on już jest założony, okej. Okay. Taki kosmetyczny do S5. Fajnie, że to się od razu pokazuje tak w ogóle, nie? Że nie musimy... O kurde, jaki wypasiony body do tej RS6 Avant. Wow, sztos. Dobra, to co to jest? Projections? Aha! Tutaj, że z boku nam się wyświetla, okej, czad, fajnie. Taką sobie mamy coś tam do tego. I te zarypiaste felgi, ale wypas. Ej, to jest naprawdę kozackie. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem w motoryzacji. Na żadnym... obserwuję kilku takich tunerów motoryzacyjnych i osób, które są w motoryzacji, ale jeszcze nie widziałem, żeby ktoś wpadł na taki pomysł, żeby zrobić takie kozackie felgi 3D. Znacie ten efekt, pewnie już nieraz widzieliście gdzieś tam na TikToku czy w social media. Widziałem natomiast takie lampy do GTR-a, jak ktoś przerabiał, właśnie w tym takim efektem 3D. No ale wygląda to sztos, naprawdę fajnie to będzie. Zobaczymy, jak to będzie śmigać w Need for Speed. Ja jeszcze tego wszystkiego nie odblokowałem, więc będziemy musieli o Speed Passa zawalczyć. Mamy R8 Coupe z 19 roku. Mamy sobie jakiś taki dziwny dym spod opon. Tak, efekty jazdy mamy takie. Wiecie, że od ostatniego patcha już nie musimy mieć tych kreskówkowych efektów, możemy je całkowicie wyłączyć, jeśli chcecie. Także ten Need for Speed naprawdę się zmienia. I to moim zdaniem w dobrą stronę i w dodatku twórcy zapowiedzieli rozwój na następny rok tego Need for Speeda. I ten Need for Speed dzięki temu jest pierwszym Need for Speedem chyba od niepamiętnych czasów, który faktycznie będzie miał taki długi dwuletni rozwój, jakby nie patrzeć. Nie? To jest update 6 i 5 update'ów pojawiło się w zeszłym roku. Czyli można powiedzieć, że co kilka miesięcy mieliśmy update. O, żeż ty kurde, co to jest? Okej. Okay. To jest... możemy sobie przerobić RS6 na Audi Quattro, wiesz, tą taką rajdówkę. To jest w ogóle ciekawa sprawa z tymi Audisami, bo one mają jakiś nowy typ handlingu. Zupełnie inaczej się prowadzą, ponoć, niż inne samochody w Need for Speedzie, więc to będzie ciekawe, żeby zbadać.
I ponoć ten handling ma być też w przyszłych update'ach tutaj jakoś przebudowany. Ale odnośnie tych zmian w ogóle w całej serii Need for Speed'a, to ja muszę zrobić oddzielny odcinek, bo powiem wam, grubo się szykuje. Tutaj mamy body kit do tej nowej Audicy R8. I zobaczcie, to jest też ciekawe, bo nie musimy tych bodykitów kupować za realną kasę jak do tej pory, chociaż one nie są takie hardkorowe, wiesz, te legendarne bodykity. Okej, okay, no i to jest bardzo ciekawe, bo teraz dostajemy grywalną postać w postaci tego gościa i możemy sobie ją normalnie wziąć i w multiplayerze nim śmigać, jeśli chcemy. Nie? Więc to jest też dosyć ciekawe i nie wiem jak wam, ale mi akurat bardzo pasują kreskówkowe postaci w tej grze. Jakoś tak pasują mi do stylu tego Need for Speed'a. Okej, tutaj mamy felgi znowu z tym takim efektem 3D, jak ja to mówię na to, ale już nie mamy tego okrągłego efektu, tylko mamy taki wielokątowy, nie? Tu mamy, co to jest? Tourwagen, aha, to też body kit, tak? Custom S5 Sportsback. Chyba body i w ogóle malowanie i wszystko, nie? W cenie mamy jakby. Okej, mamy rejestrację 3D. Wow! To wygląda przekozacko. I to faktycznie jest 3D. Wiesz, zobacz, to jest Viper, to jest jeden z takich samochodów, które musimy sobie kupić za 4 dychy realnych pieniędzy. I on po tych wszystkich modyfikacjach, tych świecących naklejkach i tym wszystkim, to wygląda jak kosmiczne auto, jak z jakiegoś cyberpunka albo coś takiego. Okej, lecimy dalej. Neony i tutaj mamy kolejny body kit do R8, już taki bardziej obły, ale trzeba przyznać, że R8 świetnie w nim wygląda, podoba mi się. Okej, i tu mamy kolejną postać. O, ciekawe, też jest zgrywalna. I tego gościa możemy sobie zdobyć bez tego premium pasa, nie? To jest ciekawe, że to dodali. Chyba jak kupimy jakikolwiek pakiet, to orzesz ty w mordę. To jest kolejny body kit do RS6 z jakimś kozackim spoilerem. Okej, okay, ej, dużo teraz dodali i widać, że coś się tutaj zmieniło. I tu mamy znowu efekty 3D, ale tym razem z napisem. Bardzo fajne to jest, mi się podoba. Okej, okay, i tu mamy właśnie Dariusa. To jest Darius chyba, ale nie, to z Carbona było to malowanie, nie z Most Wanted. Tam był Darius, miał te, on był chyba tym naczelnym wodzem jakiegoś tam klubu egzotyków i musieliśmy się z nim tam ścigać. To chyba on był, nie? Tak coś mi się kojarzy. No i mamy teraz jego furkę tutaj w Unbound. Zajebiście, podoba mi się. To jest taki powrót do tych starszych Need for Speedów. Tu mamy znowu efekt 3D w takich felgach. Bardzo fajne, naprawdę. I tutaj mamy Keep Your Distance, tu mamy takie świecące po bokach rzeczy. Tu mamy coś do tych banerów. Powiem ci szczerze, mnie do mnie te banery w ogóle nie przemawiają. Dla mnie mogą być one totalnie standardowe, bez żadnych tam rzeczy. Dałem sobie tylko tam zdjęcie z tą Porsche'ą w tle i tyle. To się wyświetla za każdym razem, jak tam kończymy jakiś wyścig albo coś. Tu mamy takie felgi z czachami, tutaj mamy rejestrację z takimi czachami. O, tu mamy kolejne felgi z tym efektem. Tu mamy jakiś neon, tu mamy kolejną grywalną postać. Ona była, to są postaci w ogóle z fabuły i teraz możemy mieć je w online jako swoje awatary. Okej, okay, tutaj znowu mam rejestrację z efektem 3D. Catch me if you can. Okej, okay, tutaj widzę kopię z The Crew 2, tam była taka taki neon był jakby, tylko że on się pojawiał z tyłu samochodu, a nie z boku. No i tu mamy jakąś totalną abstrakcję. Tak myślę, co oni dodali? Etrona jakiegoś? Jakiegoś, wiesz, jakąś Quattro Etron? Bo była taka Quattro, to wiesz, to Kenbox się z tym ścigał. A tu się okazuje, że to kurczę jest body kit z jakimś przekozackim malowaniem od Audi Quattro. Ale dziwne. I to jest dopiero na 75. poziomie, więc naprawdę będziemy musieli dużo się pościgać, żeby to odblokować. Wow, okej. Okay. Dobra, i teraz mamy dwa tryby. Mamy ten normalny free roam, gdzie możemy się spotkać z kimś i coś tam porobić playlisty i tak dalej. A tutaj mamy PvP i myślę, że tego nowego trybu byśmy sobie dzisiaj spróbowali. Zobaczymy, na czym to polega. I od razu jak... No dobra, weźmy to PvP. Quick Race, RS6 Rush, R8 Redline i S Plus Volume 6. Dobrze, to może być ciekawe. No to weźmy na razie Quick Race i zobaczymy, co nam znajdzie.
I natychmiast wbiło mnie do jakiegoś lobby z innymi graczami. Od razu zaczynamy wyścigi i dostałem chyba... Właśnie, niektórzy mają czerwone Audi, ja mam takie. A, oni chyba już mają stuningowane czy coś. To jestem ja? A nie, to nie jestem ja, czekaj. To jestem ja. Ja mam Audi z bodykitem, a niektórzy mają bez body. Już startujemy, okej. Okay. O kurde, już zapomniałem jak tu się jeździ, stary. Wiesz co, jakoś tak, nie wiem, ściąga na prawo? A czekaj, bo mi chyba kierę wykryło! Ja muszę kierę wyłączyć. Dobra, wyłączam kierę. Oh my god, ale w topie. Okej, okay, już mam wyłączone. Ja myślę, co się tak dziwnie jeździ? Czemu ja skręcam w lewo, nie? A tu miałem kierę skręconą i włączoną. Najgorzej. Dobra. No i teraz się jedzie znacznie lepiej. O, lipa. O Boże, no dobra. No i mamy wyścigi, tak? Czyli co? Teraz się normalnie ścigamy. I rozumiem, że nie możemy sobie jeździć normalnie po świecie, tylko od razu wbijamy do wyścigu, nie musimy czekać aż ktoś nas zaprosi, jak do tej pory było, żeby robić tam. I pytanie tylko teraz jest takie, czy jeśli ja biorę udział w tych wyścigach, to normalnie zarabiam chyba kasę i ona przychodzi do mojego trybu, nie? Jak to tutaj działa? To jest przydatne, bo jednak czasami chciało się zrobić jakąś tam playlistę typowo pod dane wydarzenia albo wyzwanie. No i zwyczajnie nie byłeś w stanie tego zrobić, bo albo ktoś do ciebie nie dobił, albo ty nie zdążyłeś do kogoś dobić. No i teraz mamy taką opcję, że od razu wbijamy do tego PvP i ścigamy się z innymi. A, udało mi się poprawić trochę swoją pozycję. Jestem finalnie czwarty. I to był wyścig Endurance, więc nie będziemy tutaj robić chyba następnego, zaraz zobaczymy. Jak widzicie, mam te wszystkie efekty wizualne wyłączone i Need for Speed teraz wygląda, Need for Speed Unbound wygląda teraz jak zupełnie normalny Need for Speed, który widzieliśmy i znamy z wcześniejszych wersji. Okej, co ja tutaj właściwie odkryłem, bo widzę, że jest parę nowych rzeczy na interfejsie. Chyba widzę rangi, zdaje się, w tym PvP, bo mamy taki typowy tryb PvP. I tak, wszyscy chyba jechali tak samo z tuningowanym Audi bez żadnych ulepszeń. Dostajemy normalnie kasę. Wiesz co, są jakieś nowe rangi, ale jeszcze nie potrafię ich odczytać i nie wiem co one znaczą. Dostałem tutaj 7000 expa i 46 tysięcy kasy. Bardzo fajnie, bo teraz dostajemy duży mnożnik za to, że dużo graczy jest w pokoju. No i teraz możemy, jesteśmy w tym pokoju i mamy kolejny wyścig do zrobienia. Bardzo mi to przypomina system, który był w The Crew 2 chociażby. Tam też sobie wbijaliśmy do pokoju w PvP i po prostu ścigaliśmy się tylko i wyłącznie. Wbiłem sobie kolejny poziom w tych wyścigach PvP i zobaczcie. W tym momencie ktoś sobie tam od razu kliknął, żeby wyszukać mecz PvP. No i gracze sobie wbili i bardzo szybko mi wyszukało i możemy śmigać sobie kolejną playlistę, zobaczcie. O kurde, czekaj, a mogę zmienić samochód? Bo... A nie, wszyscy mają jechać Audicą, tak? Mam nadzieję, bo nie chcę się ścigać Viperem do driftu. Tak, w tej playliście chodzi o to, żeby wszyscy mieli te same samochody, tak samo mocne. Czyli nie szybsze, nie wolniejsze. I chyba nie działa tutaj tuning, ale normalnie kasę można sobie zarabiać, nie? Ciekawe właśnie, czy mogą być też fury tuningowane, bo na przykład jak się grało w The Crew 2 i jak wbiłeś sobie na ten tryb PvP, to nawet jak miałeś jakieś tam zajebiste części do swojego auta, to w trybie PvP wszyscy mieli dokładnie tak samo stuningowane samochody. Nie mogłeś mieć ani lepszego, ani gorszego i w ten sposób ścigałeś się, wiesz, na równych zasadach, nie? Ja widzę, że mam tutaj jakieś mikrolagi, nie wiem z czego one wynikają, ale jak za każdym razem, kiedy mam ten mikrolag, to moi przeciwnicy, o kurde, to moi przeciwnicy, no, cisną do przodu o kilkadziesiąt metrów, więc to jest przykre. Ale tak, jeśli chodzi o Need for Speeda, no to musicie mieć tutaj naprawdę mocne CPU, kurde, tamtego milimetry ominąłem. Dlatego, że ta gra ma spore wymagania właśnie pod CPU. Za każdym razem, kiedy ją odpalam, to mam tak zużycie procesora, na poziomie 90-80%, a mam i9-kę 12900 chyba K, nie? KF chyba nawet. I to jest mocny procesor, a nie wiem dlaczego tak jest. Ale niektóre gry tak mają. Teraz gram sobie też w muszę się tutaj zmieścić. W Helldivers. To jest taka nowa, fajna strzelanka PvE. I...
Tam też mam potworne zużycie procesora niegraficznego właśnie, czyli nie karty graficznej, tylko tego procesora CPU. To jest dziwne dla mnie zawsze w grach. No i tutaj mamy tak samo, czyli jedziemy sobie PvP. Ej, mi się to podoba. Przejadę sobie jeszcze tą playlistę i potem pójdziemy sobie do gry dowolnej do garażu. Okej, okay. No i zakończyłem sobie całą playlistę. Drugi wyścig był taki w mieście. Chyba nowy, bo jeszcze nie pamiętam, żebym go jechał. Wyglądał na nowy. Nie udało mi się zdobyć miejsca na podium, ale jakoś tam podreperowałem swoją pozycję i finalnie skończyłem jako czwarty. Za co dostałem 55 tysięcy dolarów, czyli bardzo dużo. Ciężko w pewnym momencie było się spiknąć z kimś na playlistę w jeździe dowolnej. Tam jak robiliśmy, wiesz, tam trzeba było do tych podziemi zjechać, wybrać playlistę i oczekiwać, że ktoś do ciebie dołączy. A tutaj zobacz, nawet jak gracze sobie powychodzą z tego pokoju, to za chwilę ktoś nowy dołączy i będzie można sobie jechać kolejny wyścig. Z tym, że widzę, że to jest znowu ten Endurance, który jechaliśmy na początku. Co jest moim zdaniem głupie, jak wychodzimy z tego PvP, o, dostajemy tego expa całego z PvP, tutaj teraz w jeździe dowolny jakby, czyli to jest spoko, bo wbijamy sobie od razu 4 poziomy w tym wypadku, a przejechałem 2 playlisty i nawet nie aktywowałem tego boosta do XP, którego mogę sobie wykorzystać, jak kupiłem ten pakiet. Dużo tutaj pozmieniali, na ten rok widać, że przygotowali parę nowości do Unbound i o tym sobie też porozmawiamy, ale chyba w innym odcinku. No i oczywiście dostałem nowy samochód, nowe tam rzeczy, które wynikają z Speed Passa, tak? Czyli teraz odblokowałem chociażby te kozy. A nie, jeszcze mam zablokowane, okej. Okay. Ale takie felgi sobie odblokowałem. Czyli muszę zdobyć 9 poziom, żeby mieć dostęp do nich. A mam obecnie 4, czyli w sumie nic nie odblokowałem. Okej, teraz jesteśmy w tym standardowym trybie. Jak zobaczycie w górnym lewym rogu ekranu, pojawiła nam się ranga 4 i to jest jakiś dodatkowy poziom czegoś? Nie wiem czego. Bo to nie jest speedpass. Speedpass mamy poziom 6. Idzie się pogubić w tych poziomach, powiem. Okej, więc teraz jesteśmy w tym trybie dowolnym. No i speedpassa już sobie patrzyliśmy. Tu mamy jakieś challenge, ale wygląda na to, że chyba wszystkie te dzienne zrobiłem podczas wyścigów, zdaje się. O, tutaj znowu możemy sobie wybrać PvP. Tylko jak wychodzimy z tego trybu PvP, to tak. Wychodzimy z tego trybu, mamy ekran wczytywania, wybieramy tryb online, znowu mamy ekran wczytywania. Nie, i to jest takie mozolne trochę. A w jeździe dowolnej mamy to samo, co mieliśmy do tej pory, z tym, że dostaliśmy nowe wyścigi, nowe miejsca, gdzie rozgrywają się te wspólne ucieczki przed policją. No i mamy oczywiście daily challenges. I widać, że przy tych wyzwaniach mamy też nowe ikonki i no coś tutaj porobili, kurczę, w tym Need for Speedzie. Okej. Okay. No to tak, chcę sobie przejść do garażu, okej, okay, mogę przejść do garażu, dobrze, bo już myślałem, że się nie da. No i weźmy sobie nową Audicę, sprawdźmy, to nie są wszystkie, muszę odblokować sobie te wszystkie Audice tak w ogóle. I z tego co kojarzę, to chyba nie mieliśmy właśnie w grze żadnego Audi, chyba że było te... Nie, czekaj, tu już mamy Chevrolet, tak, nie było żadnego Audi, były Audice w... Need for Speed Heat, a tutaj usunęli. To chyba jedna Audica, pamiętam, że ta taka ucieczkowa była, no nie? A teraz mamy Audice dodane i to jest coś, na co gracze na pewno czekali. No i oczywiście sprawdźmy bodykity. Powinienem mieć raczej wszystkie dostępne, ale nie mam. Nie mam dostępnych, niestety. Bo chyba muszę je najpierw odblokować. Teraz nie można sobie... Jak kupiłem ten pakiet, nie? I mam dostęp do Premium Passa w... tej aktualizacji, ale nie daje mi to dostępu teraz do nowego bodykitu, więc to zmienili na pewno, ale możemy sobie już teraz przerobić jakoś tam Audicę. Zobaczymy, jakie mody ma takie, wiesz, zwyczajne. Okej, okay, trochę kasy mam, więc możemy porobić jakiś szalony tuning, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zderzaka nie możemy wymienić, grilla nie możemy wymienić, maski nie możemy wymienić, no to wspaniale, to już kurde chyba nic nie będziemy mogli wymienić. Przednie lampy możemy przyciemnić jak chcemy, okej. Mamy nowe felgi i które to będą te nowe? Wiecie co, felgi w Need for Speedzie są naprawdę ładne i animacja tych felg jest nawet ładniejsza niż w Forza Horizon 5.
Dlatego, że w Forza Horizon 5 w pewnym momencie po prostu robi się nam taki efekt rozmycia na tej feldze, a nie mamy takiej animacji ładnej, jak powinna być. Ej, niektóre felgi mam za darmo. Już nie pamiętam, może mam je z jakiegoś dodatku, czy tam coś takiego kiedyś kupowałem. O, to jest fajne. Weźmy sobie. Wiecie, że hamulce Brembo produkują w Polsce? I tutaj mamy... Nic nie mamy. Musimy kupić cały bodykit, żeby móc coś w ogóle w tej audycji zmienić. Szkoda. Bo takich części... To właściwie nic nie ma. Pewnie jakieś ograniczenia licencyjne, to nie jest tak, że im się po prostu nie chciało tego zrobić. No, nie bez powodu Audi długo nie było w Need for Speedzie. Tutaj możemy jedynie chyba splittery i może będzie spoiler. Tak, mamy spoiler. A fajnie, że chociaż spoiler można sobie dodać. Nawet takie całkiem ciekawe. Zresztą RS6 to jest absolutny dream car chyba każdego faceta. Wspaniałe auto. No ten spoiler... Ja jestem pewny, że wszyscy będą instalować właśnie ten spoiler, bo on jest najbrzydszy i ludzie zawsze wybierają te, ale wiesz co, nie ma ładnych spoilerów. Jedynie ten by można było sobie dobrać do tej audycji, no nie? I właściwie tyle. I znowu możemy sobie przydymić tylne lampy, jeśli chcemy. Cyk. I mamy takie czarne. Jak chcesz, jak nie chcesz, to nie musisz. Ale na bodykity trzeba zapracować, trzeba je sobie odblokować. O, jeszcze możemy relingi dachowe wrzucić i niestety nie mogę mogę obrócić kamerę. Tutaj mamy reling plus owiewka, a tu mamy reling plus to. Ej, no jest spoko. Ja to chcę, kurczę, ja jestem tatusiem już od paru lat i mi się takie rzeczy podobają. Nie wiem jak wam. No i oczywiście możemy zrobić stens, ale tutaj nie robi nam się taki stens mocny. Tylko jedynie robi nam się camber, więc możemy zrobić delikatny camber, ale bez przesady. Nie będzie to pasować do tej audycji, która ma napęd quattro. Quattro oczywiście. Dobra, bierzemy sobie, zmieniamy malowanie na czarne i już mamy taką czarną bestię. Możemy ruszać na miasto i świecić ludziom po lusterkach za to, że jeżdżą za wolno. Dobrze. No i mamy nowe malowanie. Proszę bardzo. Fajny ten Need for Speed jest, ja go lubię za ten styl, za to tuningowanie. Wyłączyłem sobie te tagi, chociaż one mi aż tak bardzo nie przeszkadzały. Teraz macie możliwość zrobienia sobie normalnego dymu spod opon i tych efektów. Nie musicie też używać. Tak, można je całkowicie wyłączyć, co jest spoko. Co my tu jeszcze mamy? Projections to jest chyba coś nowego, nie kojarzę, żeby to było wcześniej. To są te takie rzeczy wyświetlane po boku samochodu. Fajne, niefajne, może się podobać, może się nie podobać. Mamy oczywiście neony, te też będziemy musieli sobie odblokować. No i możemy sobie zawieszenie, o, to się przyda. Tego nie możemy używać cały czas, wiesz, podczas jazdy, ale możemy sobie stanąć. Na przykład jak kończymy wyścig tutaj w jeździe dowolnej, wszyscy gracze się rozjeżdżają w swoją stronę, a ty możesz właśnie wtedy obniżyć furkę, o ile wygrałeś poprzedni wyścig, bo jak nie, no to przypał. I tu możemy sobie jeszcze posłuchać, jak samochód brzmi ze zmianą wydechu. No i co o tym powiecie? Spoko, nie spoko? Jak myślicie? Takie sobie, no. O, widzicie, do tej pory jak chcieliście sobie z kimś pościgać w PvP, to musieliście akceptować takie zaproszenia, które wam tutaj wyskakują, na przykład podczas tuningu, co było denerwujące i większość osób to po prostu kancelowało, nie? Więc jak ktoś chce, jak cała grupa graczy, wiesz, z Xboxa, z PlayStation czy z PC-ta, chce sobie grać w... Kurde, fajnie z tymi czarnymi lampami wygląda. Chce sobie grać typowo pod wyścigi, no to wtedy bierze tylko ten tryb PvP. Zajebista sprawa, naprawdę. Grałem trochę w tego Need for Speeda i brakowało mi czegoś takiego. W standardzie mamy 4-litrową V8, możemy tutaj sobie jeszcze porobić swapy, posłuchajmy. I od ostatniej aktualizacji mamy teraz normalne płomienie z rur wydechowych. Nie są to oczywiście jeszcze te miotacze ognia, które mieliśmy w Need for Speed Heat, ale już jest nieźle. No i to jest standard. Thank you.
i to jest standard. Okej. No i zawsze możemy sobie jeszcze dodatkowo ulepszyć samochód częściami. Ale nie pamiętam, jak to było w Need for Speedzie, to chyba nie wpływało na ogólny dźwięk naszego samochodu, więc można to instalować tylko i wyłącznie pod to, żeby samochód był po prostu szybszy, nie? Okej. Jeśli chodzi o ustawienie prowadzenia, tutaj właśnie z tymi Audicami ponoć, ja nie będę jej na razie tuningował, ale ponoć coś tam pozmieniali w tym handlingu, więc powinna się prowadzić lepiej. To znaczy lepiej niż te pozostałe samochody, które do tej pory mieliśmy w Need for Speedzie. Przynajmniej tak to zrozumiałem z tej notki patchowej, że coś tam majstrowali przy tych Audicach dłużej, jeśli chodzi o prowadzenie. No i tak fura wygląda sobie po, umówmy się, delikatnym tuningu, bo dopiero odblokowane bodykity odblokują nam pełne możliwości tuningowych tego samochodu. I Audi RS6, czy R6. No i Audi S5, bo jeszcze Audi S5 doszło. Pojedziemy chwilę, posłuchajmy i pocieszmy się brakiem efektów kreskówkowych w grze. Dźwięk chyba spoko, nie? Naprawdę fajnie brzmi, zwłaszcza po tym delikatnym dostosowaniu. Fajnie wyglądają te teraz pierdy z rury wydechowej. Moim zdaniem wygląda to nawet lepiej niż Need for Speed Heat, dlatego że jest bardziej realistyczne. Chociaż w tym Need for Speedzie nic nie jest realistyczne, ale i tak, no fajniej to wygląda moim zdaniem. A jeśli chodzi o to prowadzenie, to jest... Wiecie, co mi się najbardziej nie podoba? Zobacz. Skręcasz kołami, masz skręt na pałę, nie? Także samochód powinien zawrócić w miejscu, a samochód skręca byle jak. Wiesz, to powinno być takie wygładzenie jak w Forza Horizon 5 jest, wygładzenie dla pada, nie? Bo wiesz, na padzie robisz maksymalny skręt w lewo i prawo w ułamek sekundy. I te koła są też tak maksymalnie skręcone, co po prostu wizualnie źle wygląda. Jak jedziesz sobie 160 km na godzinę i byś skręcił sobie w ten sposób koła, no to działyby się naprawdę złe rzeczy z samochodem. I to mnie tak boli, nie? To sprawia, to masz takie wrażenie, że samochód jakoś gorzej tak się prowadzi, jakoś tak gorzej wygląda. Czasami te auta gdzieś tam jak podskakują, jak... Czasami dzieją się w tym Need for Speedzie dziwne rzeczy z tym prowadzeniem. I to mnie tak odstraszało. Da się jechać tutaj normalnie, ale właśnie trzeba uważać na gaz i uważać na to hamowanie, bo to mocno destabilizuje samochód, ale nie w sposób, w który byś był w stanie to przewidzieć, tylko w taki głupi sposób, totalnie nieprzewidywalny i gracze przez to robią Alt F4 albo wyłączają konsolę, albo rzucają padem w ścianę, bo jeździ się tutaj nieraz naprawdę frustrująco. Dziwne to jest po prostu. A ja was zapraszam na kolejny odcinek z Need for Speed Unbound, bo na pewno będzie i będzie nie tylko o samym Need for Speedzie, ale o serii Need for Speed, bo w tej się dużo niedługo zmieni, ale o tym więcej w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.